Pogoda według Marka Stefańca. Dziś o kolorach z Państwem rozmawiamy. Nasze dzisiejsze kolory w tak zwanym outficie. Mało jesienne, Michał na niebiesko, ja na czarno. Gdzie ta kolorowa, odważna jesień? No, Marek broni barw jesiennych, piękna zieleń jesieni. Marku, gdybyśmy mieli opisać prognozę pogody trzema kolorami, to jaka dzisiaj kolorowa prognoza byłaby? Dzień dobry. No cóż, dzisiaj kolory bardziej szarości, przez które może gdzieniegdzie przebijać żółć i zieleń nawet jeszcze. Zresztą wystarczy spojrzeć za okna radiowe, tutaj za okna naszego studia. I tak widać, bo dzień rozpoczął się i robi się widno troszkę wcześniej po zmianie czasu. No cóż, to jest taka pora, gdzie będą dominować te kolory. Kiedyś w listopadzie to już leżał śnieg, no i było na zewnątrz biało, ładnie biało, prawda? Te kolory takie ponure zostały przykryte przez śnieg, no i dzięki temu nawet popołudniami było widniej. A teraz, no cóż, listopad, jak to ktoś kiedyś powiedział, jest zbiorem wszystkich poniedziałków z całego roku. Więc dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo nie dosyć, że listopad to jeszcze poniedziałek. Ale powiem tak, natura nam pomoże, dlatego że te niskie chmury podinwersyjne typu stratus ustąpią. No i taka mżaweczka, która w tej chwili jeszcze pada, również wyjrzy słońce i będzie fajnie. Czyli o tej porze jednak, kiedy mamy króciutki dzień, to jak najwięcej słońca i jak największa ilość światła słonecznego nam jest potrzebna. Bo niestety, ale czujemy się źle z powodu jego braku. Niektórzy mają nawet depresję z tego powodu. No i w jaki sposób musimy się ratować. A przy tym jeszcze to sztuczne światło, które w tej chwili LED-owe najczęściej, nie jest jednak dobre. Pomimo, że oszczędzamy, ale nie oszczędzamy niestety na naszym zdrowiu, na naszych oczach przede wszystkim. No i stąd właśnie musimy jak najwięcej mieć światła dziennego. A w najbliższych dniach będzie go sporo, naprawdę. Szkoda tylko, że nie będzie poprzedzone to albo poprzecinane jakimiś opadami deszczu, bo jednak tej wody w glebie brakuje. Przynajmniej przez najbliższe 8-10 dni nie spodziewamy się tutaj deszczów i niestety, ale modele numeryczne nie wskazują, by w najbliższym czasie jakiś ośrodek niżowy, front atmosferyczny czy cokolwiek związane z grubymi chmurami przechodziło przez nasz kraj. Pogoda wyżowa i to mocno wyżowa. A propos kolorów, to ja mam tutaj na meteorogramach właśnie takie kolory mówiące o wysokości ciśnienia. Czerwień i purpura dominują, a to oznacza ciśnienie rzędu 1030, a nawet 1034 hektopaskali. To rzadko się zdarza w listopadzie. Najczęściej listopad kojarzy się właśnie z pochmurnymi dniami i z ośrodkami niżowymi płynącymi z nadatlantyku. Jak wygląda sytuacja baryczna, bo od tego jak zawsze trzeba zacząć, czyli rozkład pola ciśnienia nad Europą. No i tu widać potężnych rozmiarów wyż po raz kolejny. Dzisiaj jego centrum nad Bałtykiem 1031 hektopaskali, ale drugie centrum nad Czechami też 1031 hektopaskali. Ośrodek niżowy, który o dziwo, albo być może nie jest to jakąś anomalią, dał spore opady śniegu na pograniczu tutaj Rosji, Białorusi i Ukrainy. On tak tutaj widać zaciągnął sobie z północy chłodne powietrze, a z drugiej strony zaciągnął z nadmorza czarnego wilgotne. No i te dwie masy pomieszały się tutaj, dając intensywne opady śniegu. A u nas spokój, cisza, no i te krople deszczu tylko. I w najbliższych dniach tak będzie, tyle że trzeba spodziewać się przymrozków. No bo jednak w ciągu nocy, tej długiej nocy już, to zjawisko wypromieniowania ciepła z nadpodłoża codziennie praktycznie będzie przypominać o tym, że to już jest listopad, że słoneczko coraz niżej nad horyzontem. Obszar wyżowy obejmuje również Europę Zachodnią, Południową, nawet i Hiszpanię. Także sporych rozmiarów pole wysokiego ciśnienia i to się w najbliższych dniach nie będzie zmieniać. Atlantyk został totalnie zablokowany. Napływa do nas wilgotna masa powietrza, to jest tak zwana masa polarno-morska, a dzisiaj aż z Zatoki Hudsona, pięknej Zatoki Hudsona kanadyjskiej. Chciałbym tam kiedyś pojechać i podziwiać te okolice. Co widać na meteorogramach oprócz tego ciśnienia, o którym mówiłem? Dzisiaj temperaturka do 8-9 stopni. Ustąpią te chmury i z mgły zamglenia pojawi się słońce, chociaż na krótko, bo tak jak mówię, godzina 16-17 już robi się szarówka.
O właśnie, szarówka to też jakiś kolor, mówiący o tym właśnie, jaki to mamy miesiąc i jaką porę roku. Wiatr z północy, najwyżej do 30 km na godzinę. I proszę zwrócić uwagę na najbliższą noc, dlatego że temperatury zdecydowanie poniżej zera, nawet do minus 5 i do minus 6. A jutro znów dużo słońca i wiatr jest jeszcze słabszy. Bardzo dobra pogoda. A kolejne dni i kolejne wyliczenia modeli numerycznych to już o 7.45. Pogoda według Marka Stefańca. Dziś niebo maluje się w pełnej gamie szarości od delikatnego popielu po głęboki grafit. Poranek zaczęliśmy w takiej tonacji jasno-szarej, ale może im dalej w dzień, tym te kolory pojawią się inne. W studiu ponownie Marek Stefaniec. Zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Będzie lepiej, bo tak, słoneczko to przede wszystkim kolory złota. O, i to są właśnie te chyba najładniejsze i natura nas ubogaci. O, można w ten sposób to określić. Takimi promieniami słonecznymi naszej gwiazdy dziennej. Poza tym, jak słoneczko świeci, to też liście wydają się być bardziej kolorowe. Rzeczywiście wtedy robi się ta złota polska jesień. O, kolejny raz o złocie. Są nasycone, tak. A ja zastanawiałem się jeszcze nad tym, gdyby tak wybrać najbardziej deszczową piosenkę świata. To, co to by było według Was? I'm singing in the rain, ale to taka wesoła deszczowa piosenka. Albo Raindrops Keep Falling on My Head. Billy Joe Thomas. A zresztą w 1970 roku na takiej topowej, zresztą chyba największej, najlepszej liście Billboardu, to zajął pierwsze miejsce na top 100 w 1970 roku. I okazuje się, że piosenka o deszczu, śpiewana w ten sposób, mnie od razu się kojarzy ten teledysk, gdzie tam pan sobie wymachiwał parasolką i stepował w kałuży. No można. To nie zawsze jest tak, że piosenka deszczowa musi się kojarzyć akurat ze smutnymi krajobrazami za oknem i że trzeba siedzieć w domu. Tak. W domu nie, można wyjść i potańczyć nawet w deszczu. Ale przecież czekamy na deszcz, prawda? A czekamy na deszcz, czekamy, dlatego że deszcz potrzebny i deszcz, no cóż, to są litry wody, które później wsiąkają w glebę. Gleba robi się wilgotna, a wilgoć jest potrzebna do tego, żeby rosły w tej chwili poplony, ale i do tego, żeby nawozy, te naturalne, te sztuczne, które zostały posiane przez rolników, również zaczęły działać, no po to, żeby wiosną można było zobaczyć schodzące rośliny, a później owoce, warzywa. No cóż, tak to jest w tym naturalnym obiegu na świecie. Potrzebna jest wilgoć, potrzebne jest słońce i potrzebne są wyższe temperatury. Ale na razie cóż, u nas od 4 do 6 stopni w naszym regionie, nie za wiele. Najwyżej temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 8 stopni. Zimy nie widać, co prawda sypnęło śniegiem, tak jak wcześniej mówiłem, tutaj na wschód od nas, czyli pogranicze Białorusi, Rosji, Ukrainy, Rosji i sama Ukraina. Gdzie zima? No cóż, jak zawsze w swoim mateczniku, czyli daleko na Syberii, ale również i częściowo w europejskiej, tutaj w europejskim obszarze Rosji. Na Syberii w tej chwili minus 27 stopni, ładnie. Ale Rosja jak to Rosja, prawda? Tam się nic nie zmienia. Stan umysłu jest taki sam i klimat również taki sam. Stawiamy kropkę, nie jedziemy tam na wakacje. Nie brnijmy dalej. Tak. Wyż nad nami, jedynie tu nad Bałtykiem zaznacza się obecność frontu chłodnego, ale w tej chwili od północy już postępują rozpogodzenia. Jeszcze godzinę, dwie i zobaczymy naszą gwiazdę dzienną na niebie. Poświeci nam kilka godzin nad horyzontem. Temperaturki, no cóż, o poranku, dzisiaj, jutro i pojutrze minusowe, oczywiście, ale w ciągu dnia, pomimo że nie za wiele stopni zobaczymy na termometrach, bo jutro to od 7 do 9, co prawda w środę jest szansa na dyszkę, a nawet na 11 stopni w ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, no i bez jakichś silniejszych podmuchów, to będą bardzo dobre dni, wystarczy przy ścianie południowej gdzieś jeszcze usiąść na ławeczce, czy przytulić się do ściany i można poczuć jeszcze lekkie ciepło, bo jednak grudzień i styczeń to spowoduje, że słońce jeszcze niżej będzie nad horyzontem. No i tutaj już ta ilość energii słonecznej dostępnej
poprzez właśnie naszą gwiazdę, nasze słońce złote, nie będzie aż tak duża i tego ciepła raczej się nie poczuje. Wiaterek. Mówiłem, że słaby, to jutro. Natomiast dzisiaj jeszcze tak do 20-30 km na godzinę podmucha i z północy. Natomiast już w nocy skręci na południowo-wschodni i jutro nawet z południa nam sobie tutaj będzie podmuchiwał. Piękne malownicze cyrrusy jutro wysoko na niebie, nad wysokości jakichś 7-8 km nad nami, o poranku trochę mgieł. No i ciśnienie wysokie, na to trzeba zwrócić uwagę. 1033 hektopaskale to już w nocy. Ono nam jutro lekko spadnie o te 2-3 hektopaskale, natomiast już w środę zacznie rosnąć i z środy na czwartek osiągnie nawet 1036 hektopaskali. Tu dla Kielc to będzie około 1003-1004 hektopaskali, czyli sporo. To są obszary wysokiego ciśnienia i to powoduje, że i u nas na barometrach zobaczymy też rzeczywiście wysokie ciśnienie i ci, którzy mają wysokie ciśnienie krwi, powinni w jakiś sposób sobie tutaj radzić z tym, bo samopoczucie z tego powodu nie najlepsze. A poza tym pogoda będzie sprzyjać. Trzeba się tylko tak rano dobrze ubrać, a później, no cóż, później to korzystać z tego słońca, jak się tylko da. Chociaż teraz to już tak jest, że jak pracujemy do 15, nie za wiele go zobaczymy nad horyzontem. Ale na pewno jeszcze poświeci w następny weekend, czyli sobota, niedziela i trzeba będzie to wykorzystać.